Witam doktora, pana doktora. Witam panią doktor. Proszę. Witamy panie Wojciechu. Witam serdecznie. Witam pana doktora Stanisława Szlufika, wcześniej pani doktor Alicja Sapała-Smoczyńska, Medicover, i pan doktor Stanisław Szlufik, Szpital Brudnowski, oddział neurologii. Nie będę ukrywał, że jestem z doktorem Stanisławem po imieniu, więc nie będziemy, jesteśmy kolegami, znamy się od wielu lat, współpracujemy, nie będziemy udawać, że jest inaczej. Ja się nazywam Wojciech Machajek, jestem wiceprezesem Fundacji Chorób Mózgu. Od 12 lat staramy się pomagać chorym na choroby mózgu i choroby układu nerwowego. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i serdecznie też witam osoby, które się zalogowały, które są zaciekawione naszym webinarem edukacyjnym. Chciałbym zadać pierwsze pytanie pani doktor Alicji Smoczyńskiej. Pani doktor, jaka jest skuteczność terapii MGR-FUS i jaka część pacjentów chorych na Parkinsona może zostać poddana tej terapii? Dziękuję pani Wojtku za to pytanie. To jest na pewno pytanie, na które też będziemy odkrywać odpowiedź w ciągu całego naszego tej godziny, którą poświęcimy tej technologii. Na pewno też część odpowiedzi da nam dr Szlufik, który będzie też mówił o tym, jak pacjentów możemy skierować, do jakich pacjentów ta metoda rzeczywiście będzie najlepsza. Natomiast myślę, że w ogóle całość trzeba zacząć od tego, że ta metoda jest bardzo mocno do sprecyzowanej grupy chorób, czyli jest to choroba Parkinsona i drżenie samoistne, tylko tych pacjentów, którzy mają takie choroby, o których wspomniałam wcześniej, może dotyczyć to leczenie. Skuteczność metody, to myślę, że chciałabym na to pytanie odpowiedzieć już później, jak dr Szlufik przedstawi Państwu i odpowie na Państwa pytania związane z całą kwalifikacją chorego, bo myślę, że o samym końcu, czyli tym efekcie, dobrze jest powiedzieć na samym końcu. No tak, oczywiście. I teraz chciałem zapytać, bo mówimy o chorobie Parkinsona, ale wiem, że ta metoda jest też dedykowana chorym z drżeniem samoistnym. Zgadza się. Tak jak udało mi się wspomnieć wcześniej, mówimy o dwóch jednostkach chorobowych, czyli o dwóch rozpoznaniach ICD-10, w których to leczenie jest uznane i ma dobre efekty. Choroba Parkinsona, drżenie samoistne, jako te dwie jednostki chorobowe. Wiemy, szacuje się, że osób chorych na chorobę Parkinsona jest około 90 tysięcy w naszym kraju, w naszej populacji polskiej. Nie ma dobrych szacowań, jeżeli chodzi o drugą jednostkę chorobową, czyli drżenie samoistne, natomiast to, co udało się wyciągnąć ze statystyk, mówi o potrójnej bądź też poczwórnej takiej liczbie chorych, jak chorych na chorobę Parkinsona. Więc rzeczywiście jest to całkiem bardzo duża grupa chorych, którzy trafiają do neurologów z podobnymi objawami. No tak, sam osobiście znam parę osób, które mają tą chorobę i te objawy. To, co jest takie bardzo ważne, i teraz zwracam się do pana doktora Szlufika. Stanisław, to, co jest tak ważne przy kwalifikacjach, co zwracamy uwagę przy DBS-ie, przy duodopie, apomorfiny, czyli metodach infuzyjnych w leczeniu choroby Parkinsona, na pewno jest nieprawdopodobnie ważne też przy tej nowatorskiej technologii MRG-FUS, czyli jak wygląda kwalifikacja pacjentów do tego zabiegu. Jeśli chodzi o samą kwalifikację pacjentów, myślę, że powiem to Państwu we wsparciu ze slajdami, aby było łatwiej to wszystko wyjaśnić i zrozumieć. Natomiast na wstępie chciałbym zaznaczyć, że tylko prawidłowa kwalifikacja pacjentów, którzy spełniają kryteria i którzy są tą wyselekcjonowaną prawidłową grupą chorych, wiąże się z bardzo dobrym, niezwykle wręcz czasami dobrym efektem terapii. Dlatego też to seminarium, to webinarium dzisiaj zorganizowane przez Szpital Medicover, któremu bardzo za to dziękuję, jest moim zdaniem niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu mam nadzieję, że dużo więcej osób w Polsce będzie w stanie zauważyć, zaobserwować, do jakiej grupy chorych jest ta terapia, ta bardzo innowacyjna terapia rzeczywiście skierowana, ponieważ
jak zaraz z panią doktor powiemy, no te grupy trzeba umieć wyselekcjonować. Nie jest to tak, że każdy, kto chce, może być poddany temu zabiegowi, bo jest wiele obostrzeń, ale też właśnie dzięki temu, że jest tych obostrzeń tak dużo, możemy w przypadku osób, które się zakwalifikują, liczyć na tak naprawdę bardzo duży odsetek powodzeń, tak wysoki odsetek no praktycznie wszystkich zadowolonych z tej terapii pacjentów. No i myślę, że to jest tym głównym przedmiotem właśnie dzisiejszego spotkania, za które jeszcze raz na wstępie bardzo dziękuję, że Szpital Medicover podjął się właśnie zorganizowania tego rodzaju webinaru właśnie głównie dedykowanego pacjentom. Więc tak, jeszcze raz, co jest brane pod uwagę i jakie są przeciwwskazania przy kwalifikacji pacjentów do tej nowatorskiej technologii? Znaczy myślę, że to ja powiem w trakcie już może prezentacji, żeby nie zacząć od tego. Poprosimy o prezentację w takim razie. Myślę, tak? Że w takim razie już zaczniemy, ponieważ tak, jak już Państwo zauważyliście, będę mógł wraz z panią doktor przedstawić Państwu rzeczywiście tak pokrótce, bo nie mamy na to zbyt wiele czasu, ale wydaje mi się dość donośnie, kwestie kwalifikacji i kwestie tego, jak wygląda sama procedura, w jaki sposób sprostać oczekiwaniom z jednej strony samej procedury, a z drugiej strony oczekiwaniom Państwa jako pacjentów, ponieważ najważniejsze jest to, aby wspólnie osiągnąć ten sukces, którym jest zmniejszenie na chwilę obecną objawów, które przez wiele, wiele lat rzeczywiście pacjentom mogą utrudniać jakość ich życia. Natomiast po pierwsze trzeba umieć odróżnić, co to takiego jest drżenie, ponieważ nie zawsze zarówno pacjenci, czasami również niestety i lekarze, nie umieją do końca odróżnić drżenia od innego rodzaju jednostek chorobowych. Drżenie jako takie w sobie jest to mimowolny, rytmiczny, oscylacyjny ruch części ciała. Nie musi to być ruch ręki, nie musi to być ruch nogi, może to być również ruch mimowolny w zakresie szyi, głowy. Czasami tak jak mi teraz na przykład może drżeć głos, więc jeśli chodzi o sam symptom, jest niezwykle istotnym umieć go precyzyjnie zlokalizować, ponieważ jeżeli kwalifikacji poddany zostanie pacjent, który nie ma drżenia, który ma przykładowo inne rodzaje, na którymi nie chce się teraz rozwodzić, objawów dużo bardziej złożone, to tego rodzaju pacjent nigdy nie będzie zadowolony z terapii, którą podjęliśmy. Tu widzimy te takie rodzaje drżenia, które są opisywane w literaturze. Ja przepraszam Państwa, że podpieram się taką bardzo fachową literaturą, w dodatku czasami w języku angielskim, ale chciałbym, abyście widzieli, że to, co my dzisiaj z panią doktor Państwu mówimy, jest poparte naprawdę bardzo już twardą czasami literaturą, dzięki której mamy pewność, że rzeczywiście prawidłowa grupa chorych będzie zakwalifikowana i dzięki czemu ta terapia rzeczywiście przyniesie bardzo dobry efekt. A więc jeżeli chodzi o drżenie i drżenie w tym przypadku samoistne, które jest jednym z rodzajów drżenia, jest to tak jak pani doktor powiedziała, najczęstsze zaburzenie ruchowe, które w przeliczeniu na populację polską okazuje się, że może dotyczyć nawet co 20 spośród całej populacji, a więc jak sobie przeliczymy, ile osób mieszka w samej Warszawie, ile osób mieszka w Polsce, podzielimy to na 20, to daje nam to naprawdę zastraszające liczby. Problem polega tylko na tym, że wiele osób unika z jednej strony lekarza, z drugiej strony jest to trochę jakby czasami stygmatyzujące i zamiast pójść i rozpocząć leczenie, niektórzy bardzo długo przytrzymują, wręcz bywa tak, że na terenach wiejskich kiedyś, już nie teraz na szczęście, tacy pacjenci byli chowani w domach, żeby nie pokazywać ich innym, bo myślano, że jest to drżenie poalkoholowe, co było po prostu nonsensem, ale takie sytuacje się zdarzały. Takie drżenie, co Państwo musicie wiedzieć, dotyczy nie tylko właśnie to, co wspomniałem, rąk. Ono u co czwartej osoby, jak Państwo widzicie, dotyczy również głowy, a u co dziesiątej również dotyczy głosu, więc to, że ktoś ma drżenie głosu, to, że ktoś ma drżenie głowy, wcale nie znaczy, zwłaszcza w przypadku drżenia samoistnego, które u wielu osób zmniejsza się po alkoholu, zważywszy na receptory, które tutaj mają jednak znaczenie, nie znaczy, że jest to drżenie poalkoholowe, co przez niektórych jest naprawdę mylnie odbierane i to stereotypy powinny rzeczywiście już zostać dawno zamknięte, wyjaśnione. Tutaj na tym slajdzie nie chciałbym Państwu pokazywać kryteriów kwalifikacji czy tam diagnostyki drżenia samoistnego. Chciałbym jedynie podkreślić, że z drugiej strony to, że pacjentowi drżą ręce,
nie znaczy od razu, że ten pacjent ma drżenie samoistne, ponieważ drżenie samoistne według najnowszych kryteriów kwalifikacji musi spełniać pewne rzeczywiście cechy, które muszą je charakteryzować i które muszą je odróżniać od innych rodzajów drżenia. A jak Państwo widzicie, innych rodzajów drżenia również mamy wiele. Możemy mieć drżenie polekowe u pacjentów, którzy biorą różne leki, przykładowo kardiologiczne nawet, leki przeciwpadaczkowe czasami, oczywiście leki psychiatryczne. Do tego mogą być inne rodzaje drżenia występującego u pacjentów z innymi wieloma jednostkami chorobowymi. Dlatego zanim pójdziemy do lekarza, przykładowo do neurologa zajmującego się od razu kwalifikacją do FUS-u w Medicoverze, warto jest najpierw zasięgnąć porady u neurologa ogólnego czy u swojego innego neurologa zajmującego się zaburzeniami ruchowymi i czasami mu naprawdę zaufać, bo wielu jest pacjentów, którzy idą prosto ze zdefiniowanym celem. Ja chcę FUS, natomiast nie mam 100% pewności, że ja mam drżenie samoistne, bo już wielokrotnie zdarzały się nam przypadki, że przychodzili pacjenci, którzy mieli drżenie w przebiegu uszkodzenia poudarowego, drżenie w przebiegu różnego rodzaju schorzeń innych neurodegeneracyjnych, drżenie w przebiegu przyjmowania leków i tego rodzaju drżenie nie będzie aż tak dobrze odpowiadać na leczenie jak drżenie samoistne. Dlatego pamiętajcie Państwo, że nie każde drżenie z drugiej strony, które jest drżeniem symetrycznym, stopniowo postępującym, jest drżeniem samoistnym. I kolejny aspekt ważny dla nas. Drżenie samoistne nie od razu powinno być leczone FUS-em. FUS bardzo pomoże praktycznie każdemu prawidłowo zakwalifikowanemu pacjentowi, ale jak Państwo widzicie, FUS, podobnie jak stymulatory, są przy końcu tego drzewa decyzyjnego terapii. Najpierw u każdego pacjenta powinniśmy zacząć od leczenia farmakoterapią, od leczenia jednym, potem ewentualnie drugim lekiem i dopiero kiedy to leczenie nam nie pomaga, zacząć zastanawiać się nad kombinacją terapii albo ewentualnie rozważyć leczenie chirurgiczne, a u pacjentów, którzy w jakiś sposób z jakiegoś powodu temu leczeniu nie mogą być poddani, rozważyć leczenie rzeczywiście wiązką promieni ultradźwiękowych. To, co jest ciekawe, to pomimo faktu, iż od wielu, wielu lat wykonywane są stymulacje u pacjentów z drżeniem samoistnym i wszczepiane są w wielu ośrodkach stymulatory do głębokiej stymulacji mózgu, to żeby było ciekawie, jak Państwo przypatrzycie się dokładnie tutaj i zobaczycie jednostronny stymulator, czyli Unilateral VIM DBS, to jeżeli porównacie Państwo go z unilateral MRG FUS telamotomii, czyli z FUS-em krótko mówiąc, to wydajność tego leczenia jest identyczna, okazuje się, biorąc pod uwagę dotychczasowe dane literaturowe. A więc z drugiej strony obecnie w literaturze coraz bardziej podkreśla się fakt, iż na dobrą sprawę w przyszłości prawdopodobnie FUS wyprze DBS z leczenia zabiegowego, nazwijmy to, u pacjentów z drżeniem samoistnym, ponieważ jest to terapia mniej inwazyjna w stosunku do stymulacji. I druga grupa, o której pani doktor wspomniała, do której też musimy nawiązać, bo jest drugą bardzo istotną grupą w tej terapii, która jest grupą chorych, no, w której również efekt jest czasami wręcz zaskakująco dobry. To jest grupa osób z chorobą Parkinsona, która jest chorobą wieloczynnikową, chorobą cały czas postępującą i zważywszy na te wiele czynników chorobowości, cały czas jest chorobą pomimo poszukiwań setek tysięcy osób, nie do końca poznaną, jeśli chodzi o jej złożoną patogenezę. Tutaj zapadalność w populacji ogólnej nie jest już aż tak częsta, ale po 65 roku życia jest to powyżej 1%, a więc na 100 osób 15 osób będzie miało chorobę Parkinsona. Dodatkowo w Polsce, jak już pani doktor powiedziała, te 90 tysięcy pacjentów jest zdiagnozowanych, ale okazuje się, że około 10% chorych na dobrą sprawę jest albo niezdiagnozowanych, albo mylnie zdiagnozowanych, więc te grupy również są niedoszacowane i są one większe i większe, a biorąc pod uwagę obecnie czasy po pandemii COVID, kiedy to pandemia nasilająca stan zapalny również komórek nerwowych i glejowych jednak nasila nam te procesy neurodegeneracyjne, to tutaj niestety również w kolejnych latach prawdopodobnie ten odsetek chorych się zwiększy.
Sama choroba Parkinsona, to co jest ważne, to co widzimy, drżenie, spowolnienie, sztywność, pojawia się dopiero po kilku latach. Ta choroba rozwija się już wcześniej, a my lecząc i stosując FUS wpływamy na jeden z tych objawów, na drżenie, ale z drugiej strony na objaw, który jest niezwykle, niezwykle istotny dla wielu chorób, ponieważ w postaci drżenia tej choroby leki na ten objaw niestety nam za bardzo nie działają. I tak jak Państwo widzicie, wraz z postępem choroby te terapie, które początkowo, jak widzimy, ten środkowy jaskrawo-zielony, to środkowe jaskrawo-zielone pole dają rzeczywiście bardzo dobry rezultat. Wraz z postępem choroby niestety ulegają stopniowej degradacji i musimy stosować terapie tak zwane zaawansowane, właśnie takie jak stymulatory, właśnie takie jak terapie infuzyjne. No i tutaj pojawia się również FUS, który może być znakomitym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy mają dominujące drżenie ze stosunkowo niewielką spowolnieniem i sztywnością. I to, co chciałbym podkreślić, są rekomendacje europejskie, zaraz pokażę polskie. Problem w polskich rekomendacjach jest niestety taki, że w tych rekomendacjach problemu FUS-u nie poruszono. Są tutaj wspomniane wszystkie terapie infuzyjne, jest wspomniana kwestia stymulacji, natomiast FUS-u jeszcze w tych terapiach i tych zaleceniach naszych polskich ekspertów nie ujęto. Natomiast FUS jest ujęty w najnowszych kryteriach międzynarodowych kwalifikacji do terapii zaawansowanych. Jak Państwo widzicie, ma on może limitacje, tak zwane ograniczenia, natomiast jest to związane jedynie i wyłącznie na chwilę obecną z tym, że jest to terapia innowacyjna, a więc terapia, która nie ma na chwilę obecną jeszcze tak wielu badań randomizowanych, czyli badań zaślepionych, jak wszystkie inne terapie. A więc jest to kwestia raczej tylko czasu, kiedy te zmiany w rekomendacjach rzeczywiście zajdą. Jest to terapia na tyle rzeczywiście dająca ogromny efekt, że jak Państwo widzicie, pomimo tego, iż tych badań nie ma aż tyle, co w pozostałych terapiach, już się rzeczywiście w tych rekomendacjach znalazła, co w przypadku takich autorów światowej sławy, jak tutaj zgromadzeni, rzeczywiście wymaga bardzo dużego podkreślenia. No i kwestia właśnie tych wskazań i przeciwwskazań. Musimy na każdym kroku podkreślać, że to, co leczymy, to jest drżenie. Natomiast to, co leczymy, to jest drżenie, w przypadku którego były już stosowane terapie farmakologiczne i te terapie nam nie pomogły. Bywa czasem tak, że są pacjenci, którzy mają próbowany jeden lek, drugi lek w małych dawkach, leki nie były zwiększone i to jest czasem błąd. Musi to być pacjent, który przeszedł prawidłowe do drzewo decyzyjne, które przy drzewie samoistnym pokazywałem i który również był już leczony najlepszą możliwą dostępną farmakoterapią, i wtedy rzeczywiście zastosowanie FUS-u jak najbardziej przyniesie nam zamierzony efekt i pacjent wyjdzie z rezonansu rzeczywiście zadowolony. No i właśnie, kwestia przeciwwskazań jest niezwykle istotną kwestią, ponieważ pacjent, który oczekuje od nas, że mu pomożemy, musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Po pierwsze, pacjent musi jednak mieć realne oczekiwania realne do możliwości zabiegu. Nie jest to tak, że my zahamujemy chorobę. My zmniejszymy drżenie u danego chorego w danym momencie maksymalnie na tyle, na ile my jesteśmy w stanie, ale choroba może postępować. Więc to, że w danym momencie neurochirurgom uda się zmniejszyć drżenie, czasami do praktycznie niewidocznego, niestety nie znaczy, że za kilkanaście lat choroba nie postąpi i to drżenie znowu zacznie się w pewien sposób po jakimś czasie po trochu jednak zwiększać. Kolejna rzecz, musi to być pacjent, z którym mamy możliwość współpracy w trakcie zabiegu, bo to od tej współpracy zależy również efekt samego zabiegu. Więc jeżeli jest to pacjent, który ma zaawansowane problemy z pamięcią, zaawansowane problemy z rozumieniem, to niestety jest to pacjent obarczony większym ryzykiem, z którym nie będziemy w stanie nawiązać na tyle dobrej współpracy, aby stwierdzić, czy jesteśmy w dobrej lokalizacji i czy neurochirurzy rzeczywiście powinni wykonywać zabieg w tym miejscu, w którym go wykonują, ponieważ cała procedura, jak pani doktor za chwilę powie, wiąże się ze współpracą na linii neurochirurg, pacjent i dodatkowo pośrodku jeszcze jest neurolog, który weryfikuje, na ile pacjentowi to drżenie się zmniejszyło. I zaburzenia depresyjne,
które również czasami niestety wpływają na zachowanie chorego, dodatkowo klaustrofobia, pacjent w tym rezonansie musi jednak trochę czasu poleżeć, no i przede wszystkim te medyczne przeciwwskazania, o których musimy zdać sobie sprawę, więc stymulatory serca, przebyte różnego rodzaju uszkodzenia kości, czaszki, które wpływają nam na zmianę tego pola ultrasonograficznego, co niestety może spowodować zmianę efektu terapii. Natomiast jeśli chodzi o stymulatory, to to musimy podkreślić, że pewien rodzaj stymulatorów, który może być jakby, który może znajdować się w polu elektromagnetycznym do 1,5 tesli, mówię tu o stymulatorach mózgu niektórych firm, nie musi być przeciwwskazaniem do tego zabiegu w przypadku szpitala Medicover, ponieważ jest to zabieg wykonywany w 1,5-teslowym rezonansie. A więc jest szansa dla pacjentów, którzy mają drżenie, które całkowicie nie przeszło pomimo leczenia stymulatorami mózgu, że w przypadku niektórych z nich moglibyśmy spróbować również wykonania tego zabiegu, ale to wszystko musi być mocno przemyślane, również przedyskutowane wraz z neurochirurgiem, neurologiem, jak również z firmą zajmującą się danym stymulatorem, aby nie okazało się, że niestety w danym przypadku chorego te wszystkie przedsięwzięcia niestety i przygotowania pójdą na marne. I powikłania, bo musimy o nich powiedzieć, jak każda terapia, FUS jako leczenie zabiegowe może wiązać się z różnego rodzaju powikłaniami. Musimy pamiętać o tym, że przy zabiegu w trakcie dokonywania ablacji dochodzi do obrzęku, więc wiele, praktycznie większość spośród tych wszystkich opisywanych przez autorów powikłań jest powikłaniami odwracalnymi. Bardzo rzadko może się jednak zdarzyć, że pacjent będzie miał pogorszenie mowy, bardzo rzadko może się zdarzyć pogorszenie chodu, bardzo rzadko może się zdarzyć osłabienie siły mięśniowej, które najczęściej pacjentowi mija. Natomiast tak jak to Państwo widzicie, są to w procentach pojedyncze przypadki, które mogą się zdarzyć przy tej procedurze w stosunkowo bardzo niewielkiej ilości, jeżeli odniesiemy je do przypadków i powikłań po leczeniu chociażby stymulacją mózgu, czy po powikłań po leczeniu innymi rodzajami terapii, jakie również w tych chorobach są stosowane. No i krótko mówiąc, żebym nie przedłużał, jeżeli chodzi o terapię i o skutek tej terapii, jak Państwo widzicie, nawet po 5 lat, a więc dla niektórych naprawdę bardzo długo, zważywszy na to, że najstarszy pacjent, jakiego leczono FUS-em w Polsce, miał lat 88, i jeszcze raz to powtórzę, 88, nie 18 czy 38, to jeżeli u takiego pacjenta mamy możliwość poprawy jakości życia i zmniejszenia drżenia z masywnego drżenia do praktycznie niewidocznego drżenia, to jest to kolejne 5 lat w bardzo dobrym, rzeczywiście w dużej poprawie jakości życia i w dużo lepszym stanie zdrowia, aniżeli przed tą terapią. No i tu jeszcze, żeby już nie przedłużać, jakość życia, która jak Państwo widzicie po 5 latach nadal nie powraca do tej słabej jakości życia, jaka była przed terapią, a więc 5 lat poprawionej znacząco, jak Państwo widzicie, rok po jest to poprawa o ponad 50% jakości życia związanej z drżeniem, które się zmniejsza, dzięki czemu pacjent może wykonywać dużo więcej czynności, których nie mógł wykonywać wcześniej w stosunku do tego, co byłoby, gdyby tego zabiegu nie przeszedł. No i wreszcie sama kwestia właśnie tych działań niepożądanych i powikłań. W badaniu, które oceniało to 5-letnie rzeczywiście, tą ewaluację 5-letniego efektu, nie było praktycznie żadnych poważnych powikłań po tych 5 latach. Jedyne powikłania, jakie się zdarzały, to były to właśnie powikłania, które ustępowały w ciągu tych pierwszych miesięcy terapii. A więc naprawdę warto, ale powinno to być rzeczywiście w przypadku osób, które tej terapii powinny być jak najbardziej poddane. I na koniec, zanim oddam głos pani doktor, chciałbym jeszcze pokazać Państwu, że pojawiają się również zestawienia kosztowe, to o czym się obecnie coraz więcej mówi, ekonomika zdrowia. I w tych kosztach okazuje się, że to właśnie FUS jest najmniej kosztownym zabiegiem w stosunku do kosztów, jakimi pacjenci i
cały resort zdrowia są obciążeni poprzez przyjmowanie wieloletnie leków i poprzez poddanie się procedurze DBS, no, która wiąże się jednak z kolejnymi co jakiś czas generatorami impulsów, które pacjenci muszą mieć wymieniane, bo większość osób jednak ma nieładowalne stymulatory, a więc FUS poprawia jakość życia, FUS zmniejsza bardzo drżenie, FUS może być stosowany nawet u pacjentów starszych i w dodatku jest procedurą mniej kosztowną w przeliczeniu na całe życie chorego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Stanisław. Pani doktor, poprosimy o uzupełnienie tego, o czym mówił pan doktor Szlufik. Jak państwo mogliście zauważyć, rzeczywiście jestem lekarzem, nie mam z neurologią za dużo wspólnego, dlatego że wykonuję zawód lekarza pediatry i lekarza medycyny podróży, natomiast mam przyjemność w tej jednostce, którą państwo teraz widzicie, czyli zdjęcie naszego szpitala położonego w Wilanowie w Warszawie, pełnić funkcję też administracyjną kierownika do spraw operacyjnych naszego działu medycznego. A jestem tutaj z państwem dlatego, że też miałam bezpośredni wpływ na to, na implementację tej nowej, jak naprawdę nowej technologii do naszego szpitala i możliwości dla państwa, dla pacjentów i osób, które są zainteresowane, udostępnienia informacji wraz z doktorem na temat tego rzeczywiście, jak to wygląda. Więc tą całą neurologiczną część, którą przedstawił niezwykle ciekawie doktor Szlufik, mnie to zawsze, tak samo mnie interesuje, te najnowsze badania, które aktualnie mają miejsce, tak jak pan doktor mówił, ta najnowsza technologia cały czas jest badana i tak naprawdę nowe publikacje, które są dobrymi publikacjami medycznymi, pokazują, że rzeczywiście jest w co inwestować. Nasz szpital, nie będę się rozwodziła bardzo długo, na pewno jest państwu znany, dlatego że to nie jest pierwszy raz, kiedy szpital MediCover wchodzi jako prywatna placówka z nowymi technologiami. Być może ktoś z państwa pamięta taki moment, kiedy weszliśmy bardzo dużym krokiem w świat robotyki, który teraz się bardzo mocno już rozrasta. Byliśmy pierwszą lokalizacją, gdzie stanął robot Da Vinci i był używany, pomagając pacjentom. Możemy również medycznie się pochwalić, że akredytacja Ministerstwa Zdrowia, która obejmuje naprawdę bardzo wiele obszarów i mówi o jakości medycznej w danej placówce, jest u nas najwyższa w Polsce. Zdobyliśmy 96% i to nie są puste procenty, tylko rzeczywiście to jest nasza praca, którą próbujemy zrobić, abyście państwo jako nasi pacjenci w różnych wymiarach, nie tylko w tej części neurologicznej, czyli w tej najnowszej technologii, byliście państwo bezpieczni. Przechodząc dalej, to ja trochę tak nie będę wchodziła absolutnie w merytorykę, bo merytoryka była świetnie przedstawiona powyżej. Jak doktor Szlufik mówił o kwalifikacji neurologicznej, którą absolutnie przeprowadza lekarz neurolog, który później bierze w procesie, udział w procesie samego zabiegu, natomiast rzeczywiście zabieg wykonują neurochirurdzy, to jest to taki duży lejek, który widzicie państwo, że zbiera wielu pacjentów. Następnie następuje kwalifikacja neurochirurgiczna i dopiero po takiej synkrezji tej dwójki specjalizacji możemy pacjenta dopuścić do samego zabiegu. Pomimo tego, że państwo już naprawdę dużo wiecie, z tego co dr Szlufik państwu zdołał opowiedzieć, to ja też zapraszam na naszą stronę internetową parkinson.medicover.pl. Tam państwo możecie dosyć dokładnie poczytać o tym, czego dotyczy kwalifikacja, jakich rzeczy nasz neurolog kwalifikujący potrzebuje, żeby takiego pacjenta zobaczyć i w jak najkrótszym terminie ocenić, tak, w którą stronę pacjenta dalej nakierować. Nasza kwalifikacja do zabiegu, tutaj mamy kolejne zdjęcie, widzicie państwo na tym zdjęciu, no nie będę mówiła, ale naszego konsierża, czyli naszą opiekunkę pacjentów, panią Asię Kędzior, która absolutnie zajmuje się każdym pacjentem i prowadzi przez tą ścieżkę. Takich konsierżów mamy również kilku. Oni są do państwa dyspozycji, nie tylko do państwa jako pacjentów, ale też osób, których pacjenci wprowadzają również ten proces, czyli ma kontakt z państwa rodziną, z osobami, które się opiekują takimi osobami chorymi. Więc mamy osobę, która jest dedykowana do tego, jako że wiemy, że jednostki chorobowe są bardzo trudnymi jednostkami chorobowymi. Choroba nie dotyczy tylko jednej osoby, tylko ma wpływ na
cały obszar, który ta osoba zajmuje, więc chcemy, żeby ta kwalifikacja do tej najnowszej technologii, która może się spotkać z pewnego rodzaju obawą, była też z naszego ramienia przeprowadzona jak najbardziej dla Państwa wygodnie, tak żebyście Państwo po prostu byli, mieli tą świadomość, że jesteście Państwo w dobrych rękach. Jeżeli lekarz neurolog też zaleci inne dodatkowe badania, które mu są potrzebne do kwalifikacji, tak? Czyli potencjalnie, jeżeli pacjent przychodzi do doktora, na przykład Szlufika, doktor Szlufik mówi, że potrzeba jeszcze badań ABCD, my również próbujemy Państwu pomóc, zaopiekować te badania, tak żebyście Państwo nie błądzili. Mamy nazwiska osób, które znają się na tych częściach swojej pracy, które dotykają też tych pacjentów neurologicznych. Próbujemy Państwu również w ten sposób pomóc. Jak Państwo już słyszeliście od doktora Szlufika, jest to procedura, myślę, że brutalnie powiem, na którą świetnie się patrzy, dlatego że ja jak byłam na studiach medycznych, neurochirurgia nie była obszarem mojego zainteresowania, to jednak neurochirurgów pamiętam i rzeczywiście te całe procedury neurochirurgiczne trochę mroziły krew w żyłach, trochę to było trochę straszne, trochę takie fascynujące, ale zupełnie inaczej wygląda niż teraz. Teraz kontakt z pacjentem jest przez cały czas zabiegu, tak? To jest bardzo ważne, pacjent nie jest sedowany, czyli nie mamy tam anestezjologa, który opiekuje się tym pacjentem, żeby on spał. Nie na tym ten zabieg polega. Zabieg polega na tym właśnie, żeby pacjent z nami współpracował, dlatego bardzo ważna jest ta również kwalifikacja, o której mówił doktor, czyli na przykład ta możliwość pacjenta wytrzymania, no niestety paru godzin, tak, w zamkniętej przestrzeni, czyli w gantry rezonansu magnetycznego. Jeżeli chodzi o przebieg tej procedury, to po nałożeniu takiej opaski, którą tutaj Państwo troszkę możecie widzieć na głowie pacjenta, pacjent pod kołdrą, w takiej pozycji jak najbardziej dla niego wygodnej, bo tak jak mówiłam, procedura ma ten minus, że niestety trochę trwa, wjeżdża do gantry i tam już cały ster przyjmują neurochirurdzy i neurolog, którzy stanowią nieodłączny zespół przy tej procedurze. Trochę namierzają wraz z oprogramowaniem dostarczonym i dostępnym do tego rodzaju technologii miejsce, które będzie poddawane ablacji. Ablacji termicznej, czyli myślę, że możemy na spokojnie, panie doktorze, mówić o podgrzaniu, prawda? Jest to procedura, która wymaga trochę czasu i zaangażowania, żeby dokładnie ocenić miejsce, w którym neurochirurg będzie operował, a operuje nieprzebrany i nieumyty i nieprzebrany w jałowe rękawiczki, dlatego że wszystko się dzieje nie na sali operacyjnej, tylko wszystko się dzieje w pracowni rezonansu magnetycznego, którą pewnie większość z Państwa miało okazję zobaczyć. Po każdym namierzeniu takiego miejsca i po każdym strzale tej temperatury do pacjenta wchodzi lekarz neurolog, na przykład doktor Szlufik, który ma okazję u nas pacjentów opiekować podczas procedur i ocenia, jak dany kawałek zabiegu, który został wykonany, wpłynął na umiejętność, na to drżenie, którego próbujemy się pozbyć. Na podstawie jego opinii i opinii również pacjenta, czyli tej właśnie współpracy pomiędzy lekarzem a pacjentem, dokańcza się zabieg. To jest naprawdę bardzo miło patrzeć, jak w czasie zabiegu pacjent również ma taki troszkę bezpośredni wpływ i widzi, jak szybko zmienia się to drżenie i jak ono szybko ustępuje. Jeżeli chodzi o korzyści tej metody, to tak jak wspomniał doktor Szlufik, jest to metoda bezinwazyjna. Bezinwazyjna, ja może od razu zaznaczę, że inwazyjność chciałabym trochę rozszerzyć. Bezinwazyjna to jest takie ładne słowo, które używamy medycznie, natomiast muszę tutaj zaznaczyć, że rzeczywiście to, co Państwo widzicie tutaj na zdjęciu, do tej procedury należy ogolić głowę. Golimy głowę całkowicie, tam nie może być niczego, co będzie przeszkadzało technologii działać, więc inwazyjność procedury medyczna rzeczywiście jest bardzo niska, natomiast są niektóre rzeczy, które rzeczywiście mogą być krępujące,
albo trudne do akceptacji i taką właśnie chyba najbardziej znaczącą jest to golenie głowy. Natomiast rzeczywiście nie wymaga znieczulenia ogólnego. Tak jak pan doktor Szlufik mówił, wydaje się, że jest to bardzo bezpieczna metoda, która przy dobrze zdiagnozowanym i skonwertowanym pacjencie do tej metody ma niskie ryzyko powikłań. Krótki czas hospitalizacji. Ja bym chciała tylko powiedzieć, żeby to nie być gołosłownym, że pacjenci, którzy mają u nas wykonaną procedurę w piątek, wychodzą w sobotę rano, tak? A pacjenci, którzy mają wykonaną w sobotę, wychodzą w niedzielę, więc to jest rzeczywiście taka tylko takie bezpieczeństwo hospitalizacji dla pacjenta na wypadek właśnie tych wczesnych powikłań albo na wypadek tego, żeby pacjent po prostu czuł się u nas bezpiecznie. Natomiast rzeczywiście magiczne jest to, że ten efekt jest widziany już w czasie wykonywania zabiegu. I tutaj mamy na prezentacji panią Mary Baker, która jest pacjentką, ale ja bym chciała ominąć ten moment, dlatego że my mamy własnych pacjentów, których bym później chciała państwu pokazać, polskich pacjentów, którzy mieli już u nas wykonaną tą procedurę i myślę, że ich głos będzie tutaj zdecydowanie bardziej znaczący. To, co bym jeszcze chciała tutaj pokazać, to są opinie naszych pacjentów i ten rysunek, który państwo widzicie zeskanowany na tym slajdzie, czyli to jest ta praca, którą również wykonuje neurolog, czyli na przykład doktor Szlufik u nas podczas wykonywania zabiegu. Te ślimaki, które państwo widzicie, to jest procedura, gdzie pacjent przed wykonanym zabiegiem i po wykonanym zabiegu rysuje kształt. Jak państwo widzicie, jest zdecydowanie inny i zdecydowana poprawa. Tutaj pan Zbigniew, pan Jarosław i pani Bożena dali swoje świadectwo po zabiegu. Oni wiedzą, że wykorzystujemy ich cytaty i rzeczywiście są absolutnie pewni tego, że mogliśmy tego zrobić. Najważniejsze jest to, że żaden z pacjentów, który wyszedł od nas z tego zabiegu nie spodziewał się aż takiego efektu, co medycznie naprawdę koi serce. Dalej mamy również opinię pacjentów, bo pacjentów mamy łącznie, których już w szpitalu wykonaliśmy my jako nasza jednostka 16. Ważne jest to, co wspominają, o czym wspominają tutaj pacjenci, że to naprawdę poprawia jakość życia. Tak, czyli ta zabawa z wnukiem, powrót do gry na akordeonie, powrót do pracy zawodowej, tak? Powrót do tego, że można prowadzić auto. Jeszcze raz powiem, MGR FUS likwiduje drżenia. Jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, drżenie samoistne, to rzeczywiście jest to łatwe i przyjemne, dlatego że jak się zredukujemy albo zminimalizujemy, albo wręcz pozbędziemy się drżeń, to choroba mija. Jeżeli chodzi o Parkinsona, chorobę Parkinsona, to oczywiście jest to tylko jeden z objawów, natomiast czasami w bardzo dużej ilości pacjentów jest to najważniejszy dla nich życiowo objaw, który po prostu nie daje im funkcjonować. Na sam koniec chciałabym tylko zaprezentować, jak wygląda właśnie sprzęt nowej technologii. Jak państwo widzicie, jest gantry rezonansu, jest stół do rezonansu, który też państwo pewnie wszyscy kojarzycie. Na tym stole leży taka czapka, która opiewa na głowie pacjenta. Właśnie tam musi być ta wygolona czaszka. I oczywiście cały zabieg dzieje się w czasie rzeczywistym, w trakcie którego jest robiona prezentacja nasza rezonansowa. Mamy taką prośbę do osób, które są na czacie, którzy, żeby nam dawały znać, gdzie mieszkają, skąd, gdzie siedzą w tej chwili i obserwują naszą rozmowę. Jesteśmy ciekawi, dokąd te nieprawdopodobne informacje docierają. A do pani doktor, mam jeszcze pytanie. Jaki jest koszt przeprowadzenia zabiegu? Jak długo trwa związana z nim hospitalizacja? No to już wiemy, że to bardzo szybko. Jak wiele osób skorzystało? No to u państwa 16. Natomiast... W szpitalu Brudnowskim, czyli w Polsce, jest to około 20 pacjentów. U nas w szpitalu Medicover jest to już 16 wyleczonych pacjentów. Mamy 36 osób. Tak, jeżeli chodzi o Polskę, tak. Natomiast tych pacjentów, którzy zostali poddani tej procedurze, jeżeli chodzi o świat, jest znacznie więcej. Nie wiem, czy doktor mógłby mnie tu wspomóc w jakichś liczbach. Jeżeli chodzi o Europę, najwięcej aparatów FUS i najwięcej przeleczonych pacjentów ma Hiszpania.
To jest taki No, kraj. 111 miejsc jest na świecie z aparatami FUS, Zgadza prawda? się. Tak, zgadza się. Natomiast rzeczywiście ja, zanim dojdę do ceny, o której Państwu zaraz powiem i powiem, jak to wygląda, chciałabym tylko powiedzieć, że ta procedura nie jest finansowana przez NFZ. Jeszcze. Miejmy nadzieję, tak, natomiast rzeczywiście mówimy o tym czasie tu i teraz i rzeczywiście nie jest. Procedura, jeżeli chodzi o szpital MediCover, to jest cały koszt procedury, czyli nie jest to koszt wykonanego zabiegu, ale też całej hospitalizacji, wszystkiego, co się dzieje naokoło w czasie tej hospitalizacji, to jest 50 tysięcy złotych. Ja bym tylko jeszcze chciała powiedzieć chyba o jednej rzeczy, która chyba o której nie powiedzieliśmy, a jest ważna, że podczas takiego zabiegu robimy jedną stronę. Tak, czyli tak jak tutaj Państwo widzieliście na filmie naszego pacjenta, mu drżała lewa ręka i u niego akurat to było najważniejsze. Pacjentów mamy również, którzy mają drżenie jednej i drugiej strony, to podczas takiego zabiegu możemy wykonać jedną stronę, natomiast mamy już rekomendacje, które nam mówią, że po 9 miesiącach, jeżeli efekt się utrzymuje, jeżeli była dobra, pacjent dobrze zniósł tą metodę, to możemy wykonać procedurę na drugą stronę. Ale myślę, że o tym nie powiedzieliśmy, a to jest dość istotne i dosyć ważne. W historii naszych pacjentów to nie zawsze były osoby, które wybierały stronę dominującą, czyli na przykład lateralizację tej strony, którą piszą. Na przykład mieliśmy pacjenta, który po prostu odczuwał dosyć duży ból. Tak, po lewej stronie, chociaż drżenia były dla niego ważniejsze w prawej, no bo tam się cała praca wykonywana była tą stroną. Więc to jest dosyć istotne. Tak jak mówiłam, wszelkie inne informacje, na które jeżeli nie będę ja znała odpowiedzi, jeżeli Państwo będziecie mieć pytania, to oczywiście spróbuję. Natomiast chciałabym również przypomnieć o tej stronie internetowej parkinson.medicover.pl. Tam próbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogą zadawać pacjenci i ich opiekunowie. A jeżeli ciągle te informacje nie wystarczą, to mamy numery telefonów, które będą również tutaj jeszcze raz na naszej prezentacji i są też na naszej stronie internetowej, już bezpośrednio do osób, które się zajmują tymi pacjentami, czyli do naszych konsjerżów, którzy dalej mogą poprowadzić pacjenta, ewentualnie odpowiedzieć na pytania. Jeżeli pytania są natury nie administracyjnej, tylko medycznej, również zadajemy je naszym lekarzom, więc ten kontakt z pacjentem próbujemy, żeby był taki zaciśniony. My w tej chwili mówimy o dwóch jednostkach chorobowych, czyli drżeniu w samoistnym i drżeniu w chorobie Parkinsona. Zwracam się do doktora Stanisława, do jakich jeszcze w przyszłości może być wykorzystywany FUS? Rozumiem, że mówimy o eksperymentalnych metodach terapii, co do których musimy mieć specjalne zgody Komisji Bioetycznej. Tak jest. To w tym przypadku jest szansa, i tutaj akurat w Madrycie się to głównie dzieje, że w chorobie Parkinsona pacjenci będą mogli mieć zabieg również dotyczący jądra niskowzgórzowego, a więc tego celu, który obecnie osiągalny jest tylko głęboką stymulacją mózgu i który powoduje zmniejszenie nie tylko samego drżenia, ale również w dużym stopniu, ponad 70% spowolnienia i sztywności, a więc mam nadzieję, że w niedalekim czasie, natomiast nie wiem w jakim to czasie, bo nie ma na chwilę obecną rekomendacji, być może będzie to zamiennik stymulacji mózgu u pacjentów, którzy z jakiegoś powodu nie mogą mieć wykonanego zabiegu, chociażby z powodu licznych zmian naczyniowych w głowie, które uniemożliwiają nam przejście elektrodą do tego celu, który sobie bieramy. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, widząc te pytania, które tam się na czacie pojawiają, to też jakby do odpowiedzi do Wojtka, również są pacjenci, to bardziej pacjenci azjatyccy, u których leczona jest dystonia, ale dystonia leczy się poprzez stosowanie fusu do gałki bladej i jest to rzeczywiście również kolejny z możliwych sposobów ablacji. Natomiast jest to duży cel i tutaj również ta energia musi być inna, bo to, o czym jeszcze tak do końca jasno nie powiedzieliśmy, nie sprecyzowaliśmy, wszystko jest w rękach neurochirurga, pana profesora Ząbka, pana doktora Raźniaka, pana doktora Gutowskiego,
którzy na podstawie grubości czaszki, na podstawie odpowiednich współczynników dobierają moc sygnałów promieni ultrasonograficznych, które rzeczywiście powodują podniesienie temperatury. A więc czy to będzie właśnie ta gałka blada u osób z dystonią, czy to będzie jądro niskowzgórzowe, które jest bardzo małym celem, gdzie energia musi być dużo mniejsza, czy to będzie wzgórze, które obecnie jest już rekomendowane, ta energia jest różna. Co więcej, z kolejnych sposobów terapii, które już na świecie działają, to jest to ból neuropatyczny. Tego w Polsce jeszcze nie robimy, a to być może warto byłoby również się nad tym rozważyć. Na to rekomendacja już istnieje w Europie. Plus mamy nadzieję, to jest obecnie w fazie eksperymentów, że być może fuz w przyszłości posłuży też do leczenia pacjentów z glejakami i innymi nowotworami mózgu, co byłoby niezwykłą możliwością dla pacjentów, u których można by poprzez otwieranie bariery krew-mózg podawać lek bezpośrednio do nowotworu. To byłoby ekstra nowatorskie przedsięwzięcie i takie eksperymenty na świecie są już wykonywane, więc jest to terapia niezwykle innowacyjna. Medicover ma narzędzie przyszłości, moim zdaniem, w leczeniu licznych schorzeń, nie tylko neurologicznych, ale również wielu innych, które się wykonuje w innych specjalnościach. Jest to naprawdę urządzenie, z którego nie do końca zdajemy sobie na dobrą sprawę nawet, jakie ma duże możliwości, które odpowiednio wykorzystane w odpowiednich rękach. W tym przypadku są to ręce pioniera polskiej neurochirurgii, pana profesora Ząbka, dzięki którym możemy rzeczywiście pomóc wielu, wielu tysiącom osób, jeżeli oczywiście ta kwalifikacja będzie przeprowadzona prawidłowo. Więc na chwilę obecną oficjalnie tylko, w cudzysłowie tylko, bo aż dwa schorzenia, które wcześniej nie mogły być poddawane tego rodzaju leczeniom, ale w przyszłości myślę, że tych schorzeń będzie naprawdę dużo, dużo więcej. Pamiętamy, jak 5 lat temu w Medicoverze pojawił się robot Da Vinci i to była sensacja, którą pokazywano w telewizjach i media o tym mówiły. Teraz już ten Da Vinci już jest takim trochę naszym kolegą, już żeśmy się do niego przyzwyczaili i to nie jest żadna sensacja. Liczymy też na to, mówię w imieniu chorych i opiekunów, że fuz za parę lat też będzie bardzo, bardzo pomocny w leczeniu tych chorób, na które w tej chwili nie mamy antidotum. Natomiast tutaj widzę na czacie pytanie, 16 zabiegów w Warszawie, ile było skutków ubocznych? Z tego co wiem, jedna pani przerwała zabieg, bo klaustrofobia nie wytrzymała, a zabiegów, skutków ubocznych w pozostałych zabiegach nie było, więc... Były. To są zabiegi, są skutki uboczne. W sumie zabiegów było w Warszawie. No, jest szpital Medicover i jest szpital Burnowski. 37 zabiegów poza jednym incydentem, kiedy rzeczywiście doszło do osłabienia siły mięśniowej, bo obrzęk był rzeczywiście duży i było to dość długo trwające, to poza tym dwóch pacjentów, u których niestety ten efekt był krótszy niż planowaliśmy. Cała reszta to było właśnie to, o czym wspominałem. Mrowienie w obrębie kończyny, które ustępowało pod wpływem leków przeciwobrzękowych, delikatna zmiana głosu, która ustępowała, delikatne problemy z chodem, które ewentualnie ustępują. Więc te zabiegi rzeczywiście w porównaniu do leczenia operacyjnego z implantacją elektrod są zabiegami bardzo naprawdę bezpiecznymi i tych powikłań jest bardzo, bardzo mało. No tak, ja tylko dodam właśnie to zdanie, do którego bym się też chciała ustosunkować, to w medycynie zawsze jest tak, że jak coś robimy, to bierzemy również tą wartość dodaną jako to, co może się wydarzyć. My wprowadzając się na ten rynek nowych technologii, również absolutnie byliśmy przekonani o tym, że musimy również o tym wszystkim wiedzieć. Natomiast no, myślę, że podstawą do tego jest ciągle to, co dr Szlufik podkreślał na samym początku, czyli prawidłowa
diagnoza i prawidłowe wskazanie pacjentów, którzy mogą wziąć udział w tym zabiegu, bo tamten odsetek powinien się zdecydowanie zmniejsza. Ja bym chciała też się odnieść do tego pytania na czacie, gdzieś tam już w międzyczasie to powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że dobrze by było jeszcze raz to powtórzyć, o czas trwania takich efektów. Więc to nie jest informacja znikąd, tylko jest to informacja podparta publikacją naukową. Mówimy o na pewno 5 latach obserwacji, tak, tych pacjentów, gdzie ten efekt się utrzymuje i jest, utrzymuje się zarówno w takim obiektywnym, jak i subiektywnym odczuciu. Na tyle możemy sobie pozwolić, bo tak jak dr Szlufik mówi, tak jak na pewno Państwo zdajecie sobie sprawę, wprowadzanie nowych technologii jest związane z obserwacją tych technologii. Wiemy, że jest bezpieczna do takich jednostek chorobowych, natomiast oczywiście cały czas te obserwacje trwają. Mówimy o 5 latach, co mamy dokumenty i papiery, natomiast no, miejmy nadzieję, że ten czas będzie jak najdłuższy. Właśnie, ja chciałbym podkreślić to, co pani doktor powiedziała. To jest obserwacja 5-letnia, bo nie ma dłuższych danych. To nie znaczy, że po 5 latach nam wyczerpi się efekt, tylko to badanie obserwacyjne cały czas nadal trwa. Więc tak jak czasem słyszę, że niektórzy mówią, że było badanie, że DBS działa 10 lat i potem się kończy, to jest to wszystko błędne myślenie i jakby odbieranie wyników badań. Może się okazać za 20 lat, że FUS działa do 20 lat, tylko wszystko jest związane z okresem, który związany jest z tym, że jest to narzędzie nowatorskie, a więc które mamy w rękach dopiero od nieco ponad tych 5 lat. Czyli trudno, żeby obserwować kogoś przez 20 lat, jak mamy sytuację, tak jak powiedział doktor Szlufik, od 5 lat. Zabieg trwa kilka godzin najdłużej. Ile godzin było? To już Państwu powiem, może powiem od najkrócej do najdłużej. Najkrócej to były 2,5 godziny i mówię o czasie, kiedy pacjent siada i ma nakładaną ramę, o którym też możemy powiedzieć, bo widziałam tam pytanie, które się gdzieś tam pojawiało. Najdłużej trwający zabieg z najdłuższym tym czasem, gdzie neurochirurdzy znajdowali określone miejsce, żeby ten zabieg się powiódł i żeby ten efekt był największy, to było 5 godzin, tak? Ale rzeczywiście taki zabieg mieliśmy jednorazowo i był on związany z anatomią pacjenta. On się powiódł, efekt był pozytywny i dobry, natomiast rzeczywiście czas był długi, no nie będziemy tego ukrywać, natomiast rzeczywiście zdecydowana większość zabiegów, które miała miejsce w szpitalu MediCover, to jest mniej więcej od 2,5 do 3,5 godzin, tak? Tyle trwa zabieg. Nie, to nie jest ten cały czas, w którym się leży w gantry rezonansu, to jest, tak jak powiedziałam, czas od nakładania ramy. Było pytanie o inwazyjność nakładania ramy, czyli tego hełmu, tak, który utrzymuje głowę. To ja może Państwu pokrótce opowiem, Państwo ocenicie inwazyjność, tak? To znaczy, rama jest nakładana na rzeczywiście wygoloną głowę, co podkreślam, i jest przykręcana, usytuowywana, może to będzie lepsze słowo, do czaszki śrubami, które nie przechodzą przez skórę. Tak, tutaj warto pamiętać, że ta rama, tylko Stasiu dopowiem, ta rama też jest używana podczas zabiegu wszczepiania DBS-u, bo to jest rama sterotaktyczna, zdaje się, tak? Tak, to jest bardzo dokładna rama, więc też musimy zdawać sobie sprawę. W DBS-ie też się tej ramy używa. Że to nie jest zabieg, w którym pacjent wchodzi w rezonans, pstryk, wychodzi, drżenia nie ma. Jest to zabieg, w którym pacjent musi wyleżeć w tym rezonansie, mieć wygoloną głowę, ale jest to zabieg, dzięki któremu drżenie, z którym pacjent wchodzi w rezonans, po prostu czasami całkowicie znika na przynajmniej jakiś czas. Nie wiemy jeszcze, czy to jest 5 lat, czy to będzie 10 lat, czy to będzie jeszcze dłużej. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w trakcie zabiegu, zwłaszcza w momencie, kiedy dokonujemy tej lezji terapeutycznej, nazwijmy to w cudzysłowie ostatecznej, może to czasami pacjentów boleć. Niektórzy zgłaszają ból głowy, inni zgłaszają nudności. Był pacjent zgłaszający zawroty głowy, ale była też pacjentka, która powiedziała, że nigdy w życiu nie czuła się tak dobrze i chciałaby to jeszcze powtórzyć. Więc to, co pacjenci odbierają, naprawdę jest to bardzo różnie. Bywa, że niektórzy mówią, że nic generalnie nie czują, więc jest to bardzo zmienne osobniczo. I wszystko zależy od danego chorego na dobrą sprawę. Natomiast nigdy, to trzeba rzeczywiście podkreślić, nie zdarzyło się. Pacjenci mają zawsze gruszkę w rezonansie, którą mogą przerwać zabieg. Nigdy na tych wszystkich 37 chorych nikt nie przerwał zabiegu. Więc nigdy nie było objawów, które byłyby objawami nie do wytrzymania. Zawsze dlatego jest też jakby
neurolog, żeby w momencie, kiedy widzi, że coś się dzieje, też mieć wpływ na całą tą sytuację. I też no, w trakcie samego wykonywania lekcji terapeutycznej nigdy nie doszło do momentu, że pacjent nie był w stanie wytrzymać z tym, co się dzieje w trakcie rezonansu. Dziękujemy bardzo. To ja bym chyba 21.04 zakończył tą część omawianą, żeśmy omawiali naszą terapię, bardzo innowacyjną i bardzo liczymy na to, że ta terapia stanie się powszechną i jeszcze myślę, że w dwóch, trzech miejscach w Polsce by się przydało, żeby była. Czy zabieg FUS można powtarzać po kilku latach? W tym samym miejscu nie, bo nie ma tu już najmniejszego sensu, ponieważ jest to uszkodzenie tkanki mózgowej, której już w danym miejscu bardziej uszkodzić się po prostu nie da. Tam się gromadzi potem po prostu płyn mózgowo-rdzeniowy, bo jest tak dla Państwa, nazwijmy to mówiąc pokrótce, drobna, kilku dosłownie milimetrowa dziurka w mózgu, więc drugi raz wykonywania zabiegu w tym samym miejscu nie można zrobić. Natomiast są w Europie miejsca i sam osobiście znam pacjenta, który w jednym miejscu właśnie w Madrycie miał wykonany zabieg do jądra niskowzgórzowego. Drżenie się utrzymywało, więc poszedł do Bonn w Niemczech, żeby wykonać sobie FUS po tej samej półkuli mózgu w zakresie wzgórza. I zgłosił się do mnie, bo stwierdził, że jednak czas byłoby założyć mu elektrodę do głębokiej stymulacji mózgu. Więc teoretycznie jest kilka celów, natomiast nigdy nie robi się zabiegów w tym samym celu, w tej samej półkuli. Pani Alicjo, pani doktor, czy metoda jest ryzykowna? Jakby mi się coś stało w czasie zabiegu, to odsyłacie do innego szpitala, czy sami leczycie? Pyta pani Karolka. To ja może powiem w ten sposób. Tak jak mówiłam wcześniej, zabiegiem zajmuję się w czasie zabiegu. Mamy do dyspozycji profesora Ząbka ze swoimi asystentami, doktorem Raźniakiem, doktorem Gutowskim. Mamy również na podorężu neurologa. Nasz szpital jest szpitalem wysokospecjalistycznym z wieloma oddziałami, cały czas działającym 24 godziny, więc jesteśmy miejscem bezpiecznym. Tak jak mówię, nowe technologie, jakby w całej historii szpitala MediCover, to nie jest coś nowego. My lubimy to robić, lubimy wchodzić z nowymi rzeczami na rynek medyczny, tak żeby polepszać pacjentom życie i funkcjonowanie i absolutnie nie odwracamy się od pacjentów, którzy mają później ewentualne potrzeby związane z tym zabiegiem. Tak jak mówiłam, ta wartość dodana to jest ta osoba, która kontaktuje się z pacjentem nami, czyli ta dedykowana osoba, która ma wpływ na to, co Państwo potrzebujecie, jak możemy się Państwem więcej zaopiekować. Natomiast no, wydaje mi się, że odpowiedź na pytanie, czy dalibyśmy radę Państwu pomóc, posiadając na pokładzie profesora Ząbka, doktora Szlufika i jego asystentów, to myślę, że tak. Dobrze, teraz chyba do pana doktora Stanisława. Czy obniżona przezierność kości czaszki jest poważnym ograniczeniem, przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu, biorąc pod uwagę małą przezierność u znacznej ilości osób w podeszłym wieku? Pyta pan Paweł. Nie wiem, czy pan Paweł to nie jest tą osobą, która co jakiś czas dzwoni i mówi: macie mocniejszy tamten wiązkę, bo ja mam strasznie twarde kości w mózgu. Pan Paweł chyba dobrze doczytał literaturę, ponieważ to pytanie jest trochę podchwytliwe. Sam się nad tym zastanawiam, jak to obejść, ponieważ rzeczywiście pan Paweł ma rację, gdyż ta obniżona przezierność kości czaszki u osób starszych oficjalnie jest problemem. Słowo oficjalnie ma kluczowe znaczenie w kryteriach kwalifikacji, ponieważ rzeczywiście niestety kwalifikując chorych okazuje się, że nawet czasami co drugi pacjent spada z zabiegu, mimo że jesteśmy my jako neurolodzy przekonani, że się kwalifikuje. Neurochirurdzy też widzą, że jest duża szansa choremu pomóc, a okazuje się, że no, ten SDR tak zwany, czyli ta przezierność nam niestety na to nie pozwala. Ale nie wiem, czy pan Paweł już to doczytał, czy jeszcze nie, okazała się dosłownie kilka dni temu w Journal of Neurosurgery, czyli w takim międzynarodowym piśmie neurochirurgicznym, publikacja z Kanady, która wskazuje, że być może można to obejść.
i że koledzy z Toronto próbowali rzeczywiście stosować, znaczy nie zrażać się obniżoną przeziernością kości czaszki i stosować to leczenie u wszystkich pacjentów z dobrymi efektami u wszystkich. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że niesie to za sobą niestety obostrzenia związane z urządzeniem, które w tym przypadku może niestety ulegać przegrzaniu, zabieg będzie się wydłużać i niesie to niestety za sobą różne inne przełożenia czasowe, logistyczne, techniczne itd., itd. Więc pan Paweł ma poniekąd rację, natomiast w chwili obecnej w kryteriach kwalifikacji i w międzynarodowych rekomendacjach ten SDR jest niezwykle istotny i myślę, że póki co on nadal pozostanie, więc musimy go przestrzegać, aby zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych po prostu. To tak, ja właśnie dodam tylko to, że rzeczywiście tak jest i SDR, czyli ten współczynnik, jest wyliczany przez naszych specjalistów i tylko pacjentów, którzy mają ten SDR prawidłowy, dopuszczamy dalej, pomimo tego, że są pacjentami już przesianymi przez neurologa, którzy mogą zostać poddani tej procedurze, to niestety na razie jest to duże ograniczenie. Chodzi nam o bezpieczeństwo pacjentów i o sens wykonywania tego zabiegu, tak? Żeby miało to sens zarówno dla pacjenta, jak i dla tego drżenia, którego spróbujemy się pozbyć. Ale pan Paweł pisze, że to nie pan. Ale rzeczywiście mamy pacjenta, który bardzo mocno czeka na te innowacje technologiczne. Jest to pacjent, który rzeczywiście ma spore drżenie, jest to młody pacjent, który przeszkadza, te drżenie przeszkadza mu absolutnie wykonywać czynności związane z zawodem i on rzeczywiście wyzwania, czy już kupiliśmy jakąś lepszą wersję. Ale nie ma lepszej wersji. Słyszałem tą opowieść, ale liczymy na to, że tam lepsza wersja się pojawi. Ostatnie pytanie, panie doktorze. Czy pacjent, który jest po operacji wszczepienia bypassów, może być zakwalifikowany? To zależy od tego. Myślę, że w przypadku Medicoveru tak, bo chodzi o te przeciwwskazania rezonansu magnetycznego w tym przypadku i przeciwwskazania poniekąd związane z terapią, z antykoagulantami. Natomiast w tym przypadku są to przeciwwskazania względne. Jeżeli kardiolodzy wyrażają zgodę na to, aby pacjent był włożony do rezonansu magnetycznego 1,5-teslowego na 3 godziny, to ze strony neurochirurga myślę, że jest to rzeczywiście do wykonania. Kwestia również współpracy z kardiologami, na ile pacjent może mieć zmianę w tej terapii, na ile pacjent może mieć ewentualnie ustawione te antykoagulanty, no bo wiąże się to po pierwsze z goleniem głowy, która będzie nam bardzo krwawić, po drugie z zakładaniem tych śrub, jakieś tam ryzyko zawsze krwawienia istnieje, no i po trzecie przy samym zabiegu, w momencie kiedy wykonujemy jednak tą wiązką ultrasonograficzną, to podniesienie temperatury, ryzyko śródoperacyjnego krwawienia również nam wzrasta, więc jeżeli współpraca z kardiologiem będzie przechodzić tak, jak czasami nam się rzeczywiście udaje sztandarowo, to wtedy szansa oczywiście istnieje. Ja tylko mogę dodać, że szpital Medicover ma w swoich strukturach oddział kardiologii i oddział intensywnej terapii, więc tak jak tutaj doktor mówił, no nie jesteśmy przychodnią, nie jesteśmy plamą, tylko rzeczywiście jesteśmy wysokospecjalistycznym szpitalem z wieloma specjalistami różnych specjalizacji. Nie są Państwo szpitalikiem, tylko są poważnym szpitalem, w którym się po prostu leczy ludzi, pomaga ludziom. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że te wiele pytań, które jeszcze się pojawią, to trzeba na tą stronę, pani doktor, parkinson.medicover.pl. Natomiast ja też naprawdę zachęcam Państwa, bo też widziałam tu jeszcze parę pytań, na które na pewno i ja, i doktor Szufik znaliby odpowiedź. Myślę, że są to pytania, na które jesteśmy już przygotowani do odpowiadania. Natomiast ja bardzo zachęcam Państwa też do kontaktu telefonicznego z nami. Jeżeli tych informacji Państwo nie znajdziecie na stronie, naprawdę zadzwońcie. My postaramy się Państwu pomóc i rozwiać Państwa wątpliwości, albo wręcz powiedzieć, że nie ten rodzaj pacjenta i nie jesteśmy Państwu w stanie w tym momencie pomóc. Natomiast ja naprawdę zachęcam do kontaktu z nami. Proste. Trzeba się kontaktować, trzeba walczyć o siebie. Lepiej zapytać. Dokładnie. I myślę, że te nawet 5 godzin spędzone
w rezonansie magnetycznym podczas tego zabiegu no jest warte, żeby jeszcze parę lat życia żyć bez objawów choroby. Drżenie samoistne czy drżenie w chorobie Parkinsona to naprawdę jest bardzo duży problem, a chorych, jak żeśmy tutaj obliczyli, no może być około 400 tysięcy w Polsce. Także to jest potężna liczba osób i to jest duże miasto. Lublin, w którym ja jestem, nie ma tyle mieszkańców. Serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Pani doktor, dziękuję serdecznie. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa i życzę miłego wieczoru i nocy. Panie doktorze, dziękuję serdecznie. Trzymam kciuki, żeby w tom i nazad wszystko było szczęśliwie, żeby Pan wrócił do nas jak najszybciej z nową wiedzą, z nową nauką, którą Pan przywiezie, doświadczeniami, kontaktami. Wszystkiego dobrego Panu życzę. Ja również Pani kierownik dziękuję i Tobie Wojtku również. Wszystkiego dobrego. Dobranoc Państwu. Do widzenia. Dobranoc.